smoki i biegniemy, co? O, 7 sekund, dobrze mam wymierzone. Kurde, powiedzcie mi, że dobrze, zajebiście dobrze. Z tej strony Soma to jest Rush na bazarze. Pomyślałem sobie, że znów pogram samemu. Skąd oni strzelają? No nie. No i zabiję swojego. Ale flaka zabiję, ciekawe jak to zrobiłem. Dobra, właśnie na to czekałem, aż mnie podniosą. Gdzie ja biegnę? Przecież nie w tą stronę chcę. O, chcę tutaj biec. Teraz mnie zabiją oczywiście. O kurde, tutaj ninja, takie ciemne zakamarki. O i tu. Tu. Kurde, gdzie są punkty w ogóle? Już nie pamiętam za bardzo. Dawno tu na Rushu nie grałem. Ale 80-70 metrów już niedaleko. O, fuck. Ach. Kurde, smoke. Myślałem, że... No nie. Dobra. Wszystko jest okej, wszystko jest zajebiście. To jest dobra mapa, to jest kawał dobrej mapy, bo jest dość mała i fajnie się na niej... Fajnie się na niej znajduje przeciwnika. Nie trzeba nigdzie szukać za bardzo. No i nas zabili znów. No przeciwnik też nas nie musi szukać. To jest prawda. No. Respawn. To jakiś długi respawn na tym serwie. Czemu się nie mogę na nikim zrespawnować? Będę musiał biegać kilometra. Może dlatego, że to jest hardcore albo coś. Ale taki, jak trzeba biegać przez pół mapy, to się robi to mało dynamicznie. Od razu mi się Saliem i Badr przypomniał, jak żeśmy tutaj z jego Ruto kręcili. Ach, stary filmik, dawne czasy. Co to było? No nie. Jak będę musiał znów biec, co się kurde zdenerwuje. No i granat, nie, po prostu. Tyle się nazywa, bo to jest facepalm, właśnie tak wygląda. No. Niebisty wynik już od samego początku. Macie masę wrażeń, które wam dostarczam tutaj na bieżąco. O ty. Dobra, tędy trzeba biec, bo zasada jest prosta, im bardziej naokoło, tym więcej killi można zrobić. Bo zawsze kogoś w plecy trafi. Aj. Uratowałem mu życie jak niczym super mag healer, a sam padłem. O, podnosimy się. Czemu oni nie idą do przodu, tylko siedzą tutaj, się kryją? Tu nikogo nie ma, tam nikogo nie ma. No nie, ale byłem cwany, kurde, nie zauważyłem, że ten koleś leży. Skąd miałem wiedzieć, że ten koleś leży i kampi po prostu, jak zwykły kamper. Ale widać, taki ma styl gry po prostu, położyć się pod punktem i kampić. Gratuluję. Musi być to strasznie ciekawe. Dźwig u góry. Przyda im się dźwig po naszym przejściu tutaj. Na pewno będą musieli coś odbudować, tutaj jakiś bazarek nowy postawić.
Kurde, i pół mapy pewnie zaraz wyskoczy, mnie zabiją znowu. To mnie tak trochę irytuje. Ale cóż. No, panie, kurde, co za debil. A myślałem, że wyskoczy. No jak, kurde, jak defuse? Skąd on nam wskoczył? Przecież tam są chyba kraty. Kraty tam są, nie? Nie ma krat. Dobra. No, ktoś tu był, kurde. No i padłem. Ja się wystawiłem, kurde, tak strzelałem. Strasznie się przestraszyłem, to widzieliście to na mojej twarzy. Właśnie jak gram, to tu mimika twarzy jest najważniejsza w tym momencie. Widzicie, jak reaguję, jak się skupiam, bo na przykład teraz się bardzo skupiam. A teraz patrzcie, teraz jestem właśnie bardzo zdenerwowany. Wkurzyłem się. Teraz właśnie mnie rozbawiło, sytuacja mnie rozbawiła. Jest bardzo śmiesznie, że go zabiłem. Teraz byłem dumny z siebie. To, te wszystkie... zmarszczki mimiczne na mojej twarzy to właśnie... pokazują to. No i co? Idziemy do przodu, czy nie? To mi się podoba. Wlazłem na tak... no, prawie na początek bazarku i jest zajebiście. Dobra, idziemy. Kurde, 10 sekund. Ach. Smoke i biegniemy, co? O, 7 sekund. Dobrze, mam wymierzone. Kurde, powiedzcie mi, że dobrze, zajebiście dobrze. Ale mu głowę urwałem, haha. Głowa mu odpadła. Temu też. No nie. Sobie trochę na pałę biegłem środkiem, pomyślałem sobie, pobiegnę środkiem, będzie fajnie. Ale nie było. Ale nic, mam nadzieję, że urobimy tą mapę. Plecy. Myślałem, że ktoś po tej stronie jest, że po prawej, że jak wyjdę, to ktoś będzie po prawej, bo w sumie w prawą stronę moi strzelali. A jednak nie byli, pewnie na minimapę powinienem patrzeć, zaraz mi ktoś napisze w komentarzach. So, czemu nie patrzysz w minimapę? Hello! Hello! Hello, no czemu nie patrzę, bo mi się nie chce, kurde, przecież mam ekran cały do ogarnięcia. W ogóle co ostatnio usłyszałem od tych ludzi Stripesa? Powiedział jeden koleś, jakiś... co gra w szwedzkim teamie proplayerskim, że 800 na 600, żeby sobie ekran robić, rozdzielczość, bo wtedy oko bardziej ogarnia. Rzeczywiście, jak ja mam 24-calowy ekran, no, ale mam rozdzielczość, nie ten. Tak czy siak, trochę trzeba pokręcić głową. Znaczy głową, oczami. Widzicie, jak kręcę oczami. Dobra, ja sobie tutaj przy kampie trochę. Muszę się wyczołgać, żeby tu sytuację ogarnąć. Dokładnie. O, tam im puszczę smoka.
I teraz nasi mogą biec, nie? O, fajnie, koniec. Oj, i puściłem sobie pod głowę smoka. Puściłem granat i teraz mi nikt nie wejdzie, prawda? Bo granat leży. A, i mnie zabił. A już miałem na szaro. No i koniec. Koniec. Myślę, że to będzie koniec na dziś po prostu. To była gra na dziś. Czyli na poniedziałek. I wrzucę ją jutro pewnie, a może wieczorem. Tak, żeby zrobić takie... Nie, nie wrzucę jej wieczorem, bo dziś już jeden film z Battlefielda wrzuciłem. A to co to? Anti-explosive. Kurde, to mi wszystkie te eksplozywy poleciały za jednym razem jak ten. No już do mnie ludzie na Originie piszą, a ja akurat kończę grać. I tak to zazwyczaj bywa. Że jak ludzie się skapną, że ja jestem, to ja kończę, bo gram tylko jedną grę. Nagrywam i kończę. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej.